Co z Rukmanem? Peter Rukman, którego siedziba znajduje się albo znajdowała się w Pensacola na Florydzie. Jest autorem wielu książek na temat obrony King James, Biblii Króla Jakuba i na dobre lub złe jego nazwisko stało się ściśle związane z tą kwestią. 24 stycznia 1985 roku zeszłego stulecia pewien misjonarz napisał do doktora Rukmana z pola misyjnego w Azji Południowej i przekazał mu, że jego zdaniem wyrządził on więcej szkód Biblii Króla Jakuba niż wielu jej krytyków. W tym liście znajdujemy takie stwierdzenie. Twoje pisma z powodu ducha, w jakim są podane, w rzeczywistości sprawiają, że pragnę uciec od wszelkich przekonań, które głosisz. Szczerze obawiam się, że wyrządziłeś więcej szkody sprawie prawdy o zachowaniu Textus Receptus i jego wiernych tłumaczeń niż wrogowie tego stanowiska. Wiem, że te słowa sprawiają, że nawet niektórzy ze znajomych autora listu się wzdrygają, ale on wciąż to wierzy. Dlaczego? Ponieważ jego, to znaczy Rukmana, dziwne myślenie, jego wielokrotne rozwody, jego gniewliwy duch, jego arogancja, jego aleksandryjska mentalność kultowa, jego ekstremizm dotyczący King James Version jako zaawansowanego objawienia i jego dziwaczne, prywatne doktryny powodują, że ludzie odrzucają całą kwestię. Nauczanie doktora Rukmana spowodowało również niepotrzebnych wiele podziałów i problemów w kościołach. Jedną rzeczą jest, jeśli chrześcijanin stara się opowiadać za Biblią Króla Jakuba, a wtedy nie jest mu po drodze z grupami, które tej Biblii nie używają, nie akceptują. Ale inną sprawą jest, jeśli chrześcijanin zostaje pochłonięty przez osobliwe doktryny i surowego ducha Petera Rukmana i odchodzi, bo dochodzi do wniosku, że jego bracia i siostry z lokalnego zgromadzenia są odstępcze tylko dlatego, że nie akceptują wszystkich drobiazgów myślenia Rukmana, mimo że ta jego lokalna społeczność trzyma się Słowa Bożego i nie ma innych powodów poza właśnie sekciarskimi doktrynami rukmanizmu, żeby odejść. Przykładem tego jest pewien kościół w Ontario, gdzie bracia tam zgromadzający się opowiadają się za Biblią Króla Jakuba, ale nie przyjmują doktryn Rukmana. Jednak dla wielu zwolenników Rukmana, jeśli ktoś nie wierzy o King James to, nie wierzy o King James w to, co wierzy Rukman i nie akceptuje King James jako zaawansowanego objawienia, które może poprawić nawet grekę i hebrajski, z których zostało przetłumaczone jako szczyt nieomylności Biblii, nie jest prawdziwym wierzącym w Biblię. Dla rukmanitów nie wystarczy wierzyć, że King James jest dokładnym tłumaczeniem zachowanego Słowa Bożego. I kilka lat temu drukarz z tego kościoła, zgromadzenia w Ontario, zaczął czytać niektóre książki Rukmana i doszedł do takiego wniosku, że zgadza się z rukmanitami. Poczuł, że jego lokalne zgromadzenie nie jest grupą wierzących, uznających Słowo Boże i zaczął rozmawiać z ludźmi z tego zgromadzenia, promując poglądy Petera Rukmana i wywołując kłopoty. W końcu opuścił tych wierzących z tego powodu i pozostawił lukę w służbie drukarskiej. Tego rzeczy zdarzały się zbyt często, czasami prowadząc do rozłamów. Tutaj warto nadmienić, że nie każdy człowiek, który docenia Petera Rukmana, jest kłótliwym rozłamowcem Kościoła. Są
istnieją łaskawi chrześcijańscy dżentelmeni, którzy do pewnego stopnia doceniają doktora Ruckmana, szczególnie doceniają fakt, że ten człowiek opowiada się za nieomylną Biblią w czasach zamętu i niegodziwości. Doceniają fakt, że zamieszał on w garku i skłonił niektórych do przyjrzenia się kwestii wersji Biblii i są skłonni przeoczyć jego problemy. Chociaż każdy człowiek musi podjąć własną decyzję, nie wierzę, że skrajne stanowisko w jakiejś kwestii jest błogosławieństwem dla kogokolwiek, ani dla tej kwestii, i nie wierzę, że złośliwa obrona prawdy sprzyja prawdzie. Błędy Ruckmana. Chciałbym wymienić tezy Ruckmana, które odrzucam i powody, dla których uważam, że jest on niebezpieczny. Pierwsza teza. King James Version to zaawansowane objawienie. Przytoczę tu niektóre wypowiedzi Petera Ruckmana, z którymi się nie zgadzam. Pierwsza wypowiedź. Czytanie autoryzowanej wersji 1611 jest tutaj lepsze niż jakikolwiek tekst grecki. To powiedziane zostało w 1970 roku, albo napisane. Kolejna wypowiedź, kolejny cytat z Petera Ruckmana. Błędy w autoryzowanej wersji 1611 są zaawansowanym objawieniem. Koniec wypowiedzi. I to jest z jego książki Manuscript Evidence. Kolejna wypowiedź. Krótki podręcznik nie pozwoli na wyczerpujący opis cudownych, nieplanowanych zabiegów okoliczności, które prześliznęły się przez redakcje, które były odpowiedzialne za przygotowanie autoryzowanej wersji 1611 roku, nieświadome dla nich i które dają zaawansowane światło i zaawansowane objawienie wykraczające poza badania największych badaczy Biblii 300 lat później. I to jest ta sama książka. Potem mamy. Trochę angielskiego wyjaśni niejasności w każdym greckim tekście. Znowu ta sama książka. Także z tej samej książki cytat. Jeśli wszystko, co masz, to oryginalna greka, tracisz światło. Kolejna wypowiedź Ruckmana, z którą się nie zgadzam. Jeśli uda ci się zdobyć egzemplarz proponowanej nowej książki Ruckmana, oczywiście, bo to w tej sprawie on to pisał, będziesz miał w rękach co najmniej 200 zaawansowanych objawień pochodzących z nieomylnego tekstu angielskiego, które zostały całkowicie przeoczone lub zignorowane przez każdego głównego chrześcijańskiego uczonego od 90 roku naszej ery. I to jest wypowiedź z 1994 roku. Kolejna wypowiedź Ruckmana. Będziemy zajmować się angielskim tekstem reformacji protestanckiej, a nasze odniesienia do greki lub hebrajskiego będą miały na celu jedynie wzmocnienie autorytetu tego tekstu lub wykazanie wyższości tego tekstu nad greką i hebrajskim. Znowu jest to wypowiedź Petera Ruckmana. Kolejna wypowiedź, z którą się nie zgadzam, to ta. Zauważ, jak dokładnie i pięknie nieomylny tekst angielski prostuje Erasma, Grisbacha, Ibezę, Nestle, Alanda, Metzera, Trencha, Vincenta, Davisa, Westa, Zodiatesa, Elzevira i Stefanusa z opanowaniem i gracją łabędzia, który płynie i skutecznie łamie ci rękę jednym machnięciem skrzydeł. Piękne, nieprawdaż? Jeśli nastrój lub czas nie jest właściwy w jakimkolwiek greckim tekście, Biblia króla Jakuba wyprostuje go w pośpiechu. To jest znowu książka Ruckmana. Kolejny cytat. Oryginalny hebrajski nie miał nic wspólnego z Księgą Rodzaju 1 od 1 do 3, gdzie odnosząc się do herezji Ruckmana, że potop z 2 Piotra 3, 5, 6 mówi o potopie, który miał miejsce w Księdze Rodzaju 1, 2.
To tylko zagmatwało sprawę. Język hebrajski w ogóle nie pomaga w zrozumieniu tego fragmentu. Koniec cytatu. I to jest książka z 1984 roku. Kolejna wypowiedź Ruckmana. Tekst króla Jakuba jest ostatnim i ostatecznym stwierdzeniem, jakie Bóg dał światu i dał je w uniwersalnym języku XX wieku. Prawda jest taka, że Bóg zatrzasnął drzwi objawienia w 389 roku przed naszą erą i zatrzasnął je ponownie w 1611. Koniec wypowiedzi Petera Ruckmana. I to jest z 1973 roku. I w rzeczywistości, jak wiemy ze Słowa Bożego, Bóg zatrzasnął drzwi objawienia około roku 90 naszej ery wraz z ukończeniem Nowego Testamentu, a nie 1611. Jeśli Peter Ruckman miałby mieć tutaj zdaniem jego zwolenników rację, to gdzie byłoby ich zdaniem nieomylne Słowo Boże przed rokiem 1611? Co robiły kościoły od czasów apostołów do XVII wieku? I co robiły, zanim Ruckman pojawił się na scenie, aby stworzyć tę doktrynę, ponieważ jest pewne, że nikt nie nauczał jej we wcześniejszym okresie między 1611 a 1970 którymś, gdy pojawił się Ruckman. A jeśli Ruckman ma rację i jego zwolennicy i Pan Bóg zatrzasnął drzwi objawienia w 1611, jak chcą jego zwolennicy, jeśli King James Version była nieomylna i wystarczająca w 1611, to dlaczego wydanie, którego używamy dzisiaj, jest poprawiane? Dlaczego nie używamy wersji z 1611? Jeśli King James była nieomylna w 1611, oznaczałoby to, że nawet kursywa, pisownia, interpunkcja były doskonałe, ale została zmodyfikowana w tysiącach miejsc. W latach 1762-1769 Uniwersytet Cambridge i Oxford przeprowadziły obszerną rewizję tekstu. Większość zmian dotyczyła korekty błędów drukarskich, na przykład szukajcie dobra. W psalmie 69-32 zostało zmienione na szukajcie Boga. I aktualizacji pisowni, takich jak usunięcie staroangielskiego e po czasowniku fire, blinde, sinne oraz rozszerzenia użycia kursywy. Setki zmian w King James Version, które zostały wprowadzone w XVIII wieku, były bardziej znaczące. Na przykład 1 Samuela 16:12 odpłacaj dobrem zmieniono na odpłacaj mi dobrem. Ester 1:8 dla króla zmieniono na królowi. Izajasza 47:6 d zamieniono na dy. Po angielsku dosyć istotna różnica. Izajasza 49:13 Bóg zmieniono na Pan. Izajasza 57:8 słowo uczynił zamieniono na uczynił cię. Ezechiela 3:11 lud zamieniono na dzieci twojego ludu. A Nehemiasza 3:17 ukoronowany zmieniono na twój ukoronowany. Dzieje apostolskie 8:32 słuchacz zmieniony na jego słuchacz. Dzieje apostolskie 16:1 która była Żydówką zmieniono na która pochodziła z żydostwa. I 1 Piotra 2:5 poświęcenie zamienione na ofiary. Także Judy 25, teraz i na wieki zamieniono na zarówno teraz, jak i na wieki. I zwolennicy Ruckmana i jego teorii, i Petr Ruckman i jego zwolennicy muszą wyjaśnić, co oznaczają terminy nieomylny, gdyż są używane do opisania Biblii króla Jakuba. Czy odnoszą się one do pisowni, czy odnoszą się do kursywy? Muszą nam dokładnie powiedzieć, które wydanie King James Version jest nieomylne, gdyż mamy kilka.
jeśli twierdzą, że sam 1611 był nieomylny, sam tekst z tamtego czasu, muszą wyjaśnić, dlaczego dziś nie używają 1611. Przecież to jest absurd. Kolejna hipoteza zwolenników teorii Petera Ruckmana i samego Petera Ruckmana jest taka, że King James Version została jego zdaniem napisana z natchnienia. I na przykład w pozycji Christian Handbook of Biblical Scholarship Ruckman napisał: Biblia króla Jakuba została dana z natchnienia Bożego. Jest to myślenie bardzo niebezpieczne. Jest to mylenie natchnienia, które jest procesem, dzięki któremu Pismo Święte zostało przekazane przez dawnych świętych mężów, z zachowaniem, które jest procesem, dzięki któremu Bóg zachował Pismo Święte od czasu jego pierwotnego natchnienia. Tymoteusza 2, Tymoteusza 3,16 odnosi się do przekazywania Pisma Świętego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawy, do wykładu sprawiedliwości. Proces natchnienia jest dalej opisywany w 2 Piotra 1:20-21. Wiedząc to najpierw, że żadne proroctwo pisma nie jest prywatną interpretacją, albowiem proroctwo nie przyszło w dawnych czasach z woli ludzkiej, ale święci mężowie Boży mówili tak, jak ich poruszał Duch Święty. Fragmenty te nie opisują kopiowania tekstów Pisma Świętego ani tworzenia tłumaczeń. Jest to doktryna zachowania, która gwarantuje, że Bóg będzie czuwał nad natchnionym przez Boga Pismem Świętym, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Psalm 12, wersety 6-7, Psalm 100, werset 5, Mateusza 5:18, Mateusza 24:35. Jest to proces, któremu Bóg zachował Pismo Święte w tekstach hebrajskim, aramejskim i greckim oraz w dokładnie przetłumaczonych wersjach z tych tekstów oryginalnych. Biblia króla Jakuba jest jedną z wersji zachowanego Słowa Bożego w języku angielskim. Jest w miarę dobrze przetłumaczonym tekstem na miarę XVI-XVII wieku i większym problemem z tym jest przetłumaczenie ze staroangielskiego na obecny angielski albo na obecny polski, niż jeszcze raz sięgnięcie do oryginalnych rękopisów greckiego, hebrajskiego, aramejskiego i zrobienie nowego tłumaczenia. Dlatego, że na temat greki, hebrajskiego i aramejskiego mamy dosyć dużo dobrych wiadomości, pewnych wiadomości. Natomiast na temat procesu, jak starzał się język angielski, jesteśmy uzależnieni od niewierzących humanistów, którzy dokonali pewnego rodzaju badań w tym zakresie, ale niestety nie są oni zbyt wiarygodni. Więc tutaj możemy powiedzieć, że Biblia króla Jakuba jest jedną z wersji zachowanego Słowa Bożego w języku angielskim. Jest w miarę atrakcyjnym tłumaczeniem, jak na tamten czas, tłumaczeniem natchnionego przez Boga Słowa Bożego w języku greckim, aramejskim i hebrajskim, a nie dlatego, że został dany z natchnienia w 1611 roku i w ten sposób stał się zaawansowanym objawieniem. Kolejna kwestia jest kwestią osobistą życia prywatnego Petera Ruckmana, który wielokrotnie rozwiązywał swoje związki małżeńskie. Uzasadnienie wielokrotnych rozwodów jest tutaj punktem osobistym, ale nie da się go pominąć w kwestii rozważania, czym jest ideologia ruckmanizmu. Prywatnie Peter Ruckman, na chwilę obecną to, co udało mi się znaleźć w informacjach, był dwukrotnie rozwiedziony i trzykrotnie żonaty. Ale przez ten cały czas formalnie podawał się za przedstawiciela kleru i bronił jego niebiblijnego stanu cywilnego. W jego książce
o rozwodzie i ponownym małżeństwie i wyśmiewał tych, którzy kwestionowali jego kwalifikacje. Jego pierwsze małżeństwo miało miejsce jeszcze przed rozpoczęciem służby jako oficjalny przedstawiciel kleru. Zakończyło się w 1962 roku, kiedy żona opuściła go i wniosła o rozwód. Wkrótce potem zaczął być aktywnym przedstawicielem kleru w Brent Baptist Church w Pensacola na Florydzie. W 1972 roku Peter Ruckman związał się z rozwiedzioną kobietą jednego ze swoich byłych uczniów, studentów. Kiedy w jednej z instytucji Brent Baptist przeprowadzono głosowanie, czy kongregacja popiera jego drugie małżeństwo, 200 głosowało za, a 100 było przeciw. Takie dochodzą informacje. W ogóle, co to za głosowanie nad grzechem? Następnie zrezygnował i w 1974 roku założył sobie swoją własną religię o nazwie Kościół Baptystów Biblijnych w Pensacola z kilkunastoma osobami. W 1988 roku drugi związek z kobietą Petra Ruckmana zakończył się, gdy jego kobieta odeszła i wniosła pozew o rozwód. Trzecim związkiem, o którym wiadomo, Petera Ruckmana był związek z członkinią jego własnej grupy religijnej, gdzie był przedstawicielem kleru, matką trójki dzieci. Rozwody nie odbywają się w próżni. Mają miejsce w środowisku pełnym gniewu, cielesności, wrogości, goryczy i grzechu. To nie jest żadna próba osądu, a po prostu fakt. Tak się dzieje. Dlatego są rozwody. I niektórzy z znanych nam rozwiedzionych osób wyznają to równie stanowczo jak ja, że takie rozgniewanie temu towarzyszy. Rozważmy, jak sam Peter Ruckman opisuje swoje życie rodzinne w minionych czasach. Cytuję. Dwie żony opuściły mnie po 15 latach małżeństwa. Brałem udział w sprawach sądowych o opiekę, w których ważyła się przyszłość siedmiorga dzieci, w sytuacjach, w których artykuły ewangeliczne były wyrywane z maszyn do pisania, biblijne dzieła sztuki zrywane ze sztaluk, kobiety próbujące wyrzucić się z samochodów przy prędkości 50 mil na godzinę, czyli 75, około 80 km na godzinę, w trakcie nabożeństw przebudzeniowych, podcinając sobie żyły, grożąc, że odejdą, jeśli nie, oddam mojego kościoła ich krewnym, diakoni grożący spaleniem mojego domu i pobiciem mnie, dzieci pod opieką podzieloną między dwa domy oddalone od siebie o 200 mil, czyli 300 km, oraz kłótnie w domu trwające czasami nawet kilka dni, 3 dni. Tak było w artykule ostatni, czy książce Ostatni granat. Czyli potwierdza to taką dynamiczną sytuację. To jest to, co mężczyzna przyznaje, że miało miejsce. To tylko niewielki wgląd w zamieszanie towarzyszące tamtym latom. Możecie nazwać sobie wywlekanie tego praniem brudów, jeśli chcecie, ale człowiek z takim życiem rodzinnym, które jest po prostu przy okazji realizacji jego klerykalnych ambicji, no, nie powinien być jako wzór do naśladowania. Jest to coś, co nie powinno być na wierzchu. Może nawet niektórzy powiedzą,
Niech głosi na ulicach, niech głosi w więzieniach, niech głosi w domach opieki, niech głosi w inny sposób, ale musimy być posłuszni Biblii i zarezerwować służbę publiczną, gdzie staje się zakazalnicą przed kongregacją dla ludzi, którzy mają bogobojne domy. Nie ma dzisiaj kleru, nie ma dzisiaj ordynowanych pastorów, ale ci bracia, którzy stają za kazalnicą, jest tutaj wskazówka, która kiedyś była, gdy jeszcze byli biskupi, pewną miarą, że ma być raz żonaty, jedną żonę posiadając i żyjąc z nią w jednomyślności. Już nawet niejednomyślność w kwestiach religijnych przekreśla taką osobę jako w pełni wiarygodną. Już nawet różna temperatura, czyli brak jednej dynamiki, czyli że żona jest bardziej gorliwa od męża albo mąż jest bardziej gorliwy od żony, powoduje, że nie możemy tego przyjąć jako wzoru, który zostawili nam Pryscyla i Akwila, gdzie widzimy ich zawsze razem. Więc tutaj Peter Ruckman wyśmiewa tych, którzy domagają się wysokich standardów dla tych braci, którzy stają przed zgromadzonymi chrześcijanami i którzy nie wierzą, że rozwiedziony mężczyzna spełnia Boże wymagania dotyczące tego, żeby publicznie się pojawiać jako wzór dla trzody. Nazywa ich hipokrytami i faryzeuszami. Rozważmy, jak on swój trzeci związek z trzecią kobietą, no to nazywane jest małżeństwem, natomiast w świetle Biblii jest to po prostu trwające długo cudzołóstwo. I on opisuje to tak: pobraliśmy się podczas zwykłego niedzielnego nabożeństwa po złożeniu ofiary. Druchny, tort weselny, ryż, krem do golenia na twarzy zdjęty i cała robota. Generalnie tak skrótowo, tylko miejsca stojące, błagałem swoją, przedstawiałem swoją wiarę wobec apostolskich fundamentalistów, którzy chcieli spieniężyć moje małżeństwo. Koniec. The Full Cup, to jest taka książka, pełen kielich, strona 280. W swojej biografii dr Peter Ruckman mówi, że ci, którzy zadają pytanie, czy uważasz, że rozwiedziony kaznodzieja kwalifikuje się do posługi, są samolubnymi faryzeuszami. Tak piąca, bezbożna postawa zachęciła innych mężczyzn do tego, żeby uważali, że nie ma nic złego w byciu rozwiedzionym i pozostawaniu publicznym przedstawicielem kleru, na przykład jako pastor, a nawet w obnoszeniu się z tym przed każdym, kto się z tym nie zgadza. Tak niestety wielu poszło w ślady Petera Ruckmana. Kolejna hipoteza, z którą się nie zgadzam, Petera Ruckmana, to to, że ludzie są zbawiani na różne sposoby. Jest to oczywiście bzdura. Zawsze zbawienie jest z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków, tak uczy Biblia. Natomiast według Petera Ruckmana są różnego rodzaju tutaj filozofie. Peter Ruckman twierdzi, że ludzie są zbawiani na różne sposoby w różnych dyspensacjach. Jest to fałsz. Słowo Boże mówi, że zawsze zbawienie jest z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków, przez wiarę Bogu. Peter Ruckman wierzył, głosił, że ludzie byli zbawieni przez krew Chrystusa i uczynki w Starym Testamencie i że będą zbawieni przez wiarę i uczynki w ucisku, a w tysiącleciu będą zbawieni tylko przez uczynki. Jest to nieprawda. Słowo Boże mówi, że ludzie byli zbawieni przez krew Chrystusa i wiarę w Pana Jezusa, wiarę w Boga w Starym Testamencie, będą zbawieni przez wiarę, niezależnie od uczynków. No i to jest oczywiście największy problem z teologią Petera Ruckmana, że Peter Ruckman twierdzi, że ludzie są zbawiani na różne sposoby w różnych dyspensacjach.
Uczy, że ludzie byli zbawiani przez krew Chrystusa i uczynki, choć Słowo Boże mówi, że ludzie zawsze byli zbawiani przez krew Chrystusa, niezależnie od uczynków. W Starym Testamencie, że będą zbawiani przez wiarę niezależnie od uczynków w czasie ucisku i w czasie Nowego Przymierza będą zbawiani przez wiarę niezależnie od uczynków. I w książce Miliony znikają, fakt czy fikcja, Ruckman napisał coś podobnego do tego. Jeśli Pan przyjdzie, a Ty zostaniesz w tyle, zacznij pracować jak szalony, aby dostać się do nieba, bo będziesz musisz przestrzegać 10 przykazań, wszystkich, kaznodziei, 12, 13, przestrzegać złotej reguły, 1 Lisjana 3:10, rozdawać pieniądze biednym, przyjąć chrzest, wziąć swój krzyż, wytrwać do końca ucisku i czekać na pojawienie się Jezusa Chrystusa w bitwie Armagedonu i być przygotowanym na śmierć za to, w co wierzysz. W czasie ucisku nie możesz być zbawiony tylko dzięki łasce, tak jak przed pochwyceniem. No jest to błąd. List do Rzymian 4:1-8 wyraźnie stwierdza, że zarówno Abraham przed zakonem, jak i Dawid pod zakonem zostali zbawieni przez wiarę bez uczynków, niezależnie od uczynków. Cóż wtedy powiemy, że Abraham, ojciec nasz, co się tyczy ciała, znalazł? Gdyby bowiem Abraham był usprawiedliwiony z uczynków, miałby się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Temu, kto pracuje, nagroda nie jest liczona z łaski, ale z długu. Ale temu, kto nie pracuje, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnych, jego wiara jest liczona za sprawiedliwość. Tak jak Dawid opisuje błogosławieństwo człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są odpuszczone, a grzechy zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie przypisuje grzechu. No i Biblia zna tylko jeden, jedyny plan zbawienia z łaski, przez wiarę, niezależnie od uczynków. I jest to plan, jaki Bóg kiedykolwiek miał i kiedykolwiek będzie miał. Zbawienie wyłącznie z łaski przez wiarę opartą wyłącznie na przelanej krwi Chrystusa Jezusa Pana. Święci Starego Testamentu nie wiedzieli tego, co wiedzą święci Nowego Testamentu, ale list do Rzymian 4 rozdział jasno pokazuje, że święci Starego Testamentu zostali zbawieni przez wiarę bez uczynków. Podobnie jak Abraham. Uwierzyli Bogu i zostało im to poczytane za sprawiedliwość. Ci, którzy zostaną zbawieni w nadchodzącym ucisku, również zostaną zbawieni przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa. Zbawieni przez krew Jezusa Chrystusa. Zbawieni w Pana, przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. To są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka, jak mówi Objawienie 7:14. Więcej na ten temat można rozważać i to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że zbawienie jest takie samo w Starym i Nowym Testamencie. Kolejne, co jest bardzo dziwne, to przezwiska, które stosuje Ruckman. Ruckman nazywa mężczyzn, którzy się z nim nie zgadzają, różnymi brzydkimi wyrazami. I to jest aż nie do przytoczenia. Więc tutaj nie da się nawet przytoczyć tych wyzwisk. Doktor Ruckman potrafi być dość wulgarny. Nazywa on niektóre przekłady Pisma Świętego, które są tak samo Słowem Bożym jak King James, określeniami, które są niegodne tego, żeby je stosować. I to po prostu nie nadaje się do przytoczenia, jak używa on tutaj określeń. No więc Ruckman i jego zwolennicy wierzą, że Bóg powołał go do przemawiania w taki sposób. I tutaj przytoczę.
Cytat. Bóg powołał mnie, abym usiadł przy tej maszynie do pisania i wylał wódkę, kwas i płyn czyszczący na czołowych, konserwatywnych i fundamentalnych uczonych z lat 1900-1990. Bóg tu rządzi, On przeznacza mnie do siedzenia tu przy tej maszynie do pisania i... Używa tutaj kilka wulgaryzmów, więc wygwiazdkuję tych odrzucających Biblię fundamentalistów, którzy wierzą, że Biblia jest Słowem Bożym. Niniejszym poświęcam się na nowo zadaniu destrukcyjnej krytyki i negatywnego blastowania każdego przeciwnika tej świętej księgi. No i to było pismo z 1985 roku. Duch i język Ruckmana nie są biblijne. Walczy on o świętą księgę w nieświęty sposób i wprowadza zamęt. List Jakuba, 3 rozdział, 13 do 17 wersetu uczy nas: kto jest wśród was mądry i obdarzony wiedzą, niech z łagodnością mądrości pokazuje swoje uczynki w dobrej mowie. Ale jeśli macie w sercach gorzką zazdrość i zawziętość, nie chwalcie się i nie kłamcie przeciwko prawdzie. Ta mądrość nie pochodzi z góry, lecz jest ziemska, zmysłowa, diabelska, bo gdzie jest zazdrość i spór, tam jest zamieszanie i wszelkie zło, i wszelkie złe dzieło. Ale mądrość, która jest z góry, jest najpierw czysta, potem spokojna, łagodna i łatwa do wprowadzenia, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bez stronniczości i bez obłudy. No więc ten fragment Biblii króla Jakuba potępia ruchmanizm i ruchmanickie tutaj zabobony. Mówi on, że duch Ruckmana jest ziemski, zmysłowy, no i co tu dużo dodawać, diabelski. Cieszenie się Ruckmanem, ponieważ dopada tych biblijnych, no i tutaj brzydki wyraz na określenie ludzi, z którymi się nie zgadza, jest tym samym cielesnym duchem, co cieszenie się dobrą walką psów, gdy pies, na którego postawiłeś, jest największy i najwredniejszy w okolicy. No to nie jest prawidłowe. I bierz ich, Peter, bierz ich. To jest zabawne i satysfakcjonujące dla ciała, ale Bóg mówi, że gorzka zazdrość i spory są ziemskie, zmysłowe, diabelskie. Bóg mówi, że niebiańska mądrość jest pokojowa, łagodna i pełna miłosierdzia. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział 24-26 uczy nas, a sługa pański nie może przeciwstawiać się albo wdawać się w spory, ale być łagodnym dla wszystkich, zdolnym do nauczania, cierpliwym w łagodności, pouczającym tych, którzy się sprzeciwiają. Jeśli Bóg przypadkiem da im skruchę ku uznaniu prawdy, i aby mogli wyrwać się z sideł diabła albo wytrzeźwieć z sideł diabła, który ich zmusza, którzy są przez niego pojmani według jego woli. Czy Jezus Chrystus, czy Pan Jezus Chrystus i apostołowie nie używali mocnego języka? Wiem, jak Jezus nazwał faryzeuszy w Ewangelii Mateusza 23. Czytałem, jak Paweł napełniony Duchem Świętym mówił o fałszywych nauczycielach w Dziejach Apostolskich 13:9-10. Znam surową prostotę, z jaką Duch Boży mówi o fałszywych nauczycielach we fragmentach takich jak 2 Piotra 2 i Judy. Istnieje jednak ogromna różnica między językiem używanym w Biblii, a językiem używanym przez Petera Ruckmana. Istnieje ogromna różnica między duchem Piotra i Pawła lub Judy, a duchem Petera Ruckmana. Istnieje również wyraźna różnica między sposobem, w jaki Duch Boży postępuje ze zbawionym, ale błądzącym człowiekiem, a sposobem, w jaki postępuje z nieodrodzonym, zepsutym. Więc tutaj jest jak najbardziej różnica, czyli postępuje z nieodrodzonym, głoszącym fałszową Ewangelię. Istnieje ogromna różnica między sposobem, w jaki Pan Jezus Chrystus postępował ze swoimi uczniami, a sposobem, w jaki postępował z faryzeuszami. To samo rozróżnienie jest widoczne w sposobie, w jaki Paweł rozprawił się z hipokryzją Piotra w 2 rozdziale listu do Galacjan i w sposobie, w jaki rozprawił się z
niezbawionym fałszywym nauczycielem w Dziejach Apostolskich 13. Jednak zwolennicy ruchmanizmu i sam Ruchman nie czyni różnicy między papieżem zaprzeczającym Chrystusowi, teologicznym modernistą czy błądzącym fundamentalnym bratem baptystą w Chrystusie. Zostawia ludzi takich jak John Rice, Stuart Custer z Janem Pawłem II i Karlem Bartem i traktuje ich w ten sam niedorzeczny sposób. Jest tutaj jeszcze kwestia tak zwanych osobliwych doktryn ruchmanizmu. Ruchman i jego zwolennicy mają dumną, kultową postawę, że tylko on odkrył prawdy, których nikt inny w historii Kościoła nie odkrył. Chwaląc się swoimi odkryciami, na przykład w książce Silent Verses, pan Ruchman czyni niektóre uwagi godne uwagi. Jeśli, cytuję, jeśli jesteś w stanie zdobyć kopię proponowanej nowej książki Ruchmana, będziesz miał w swoich rękach co najmniej 200 zaawansowanych objawień, które pochodzą z nieomylnego angielskiego tekstu, a które zostały całkowicie przeoczone lub zignorowane przez każdego głównego chrześcijańskiego uczonego od 90 roku naszej ery. Obejmuje to wszystkich współczesnych rewizorów Biblii między 1800 a 1999 roku, wszystkich członków wydziałów i pracowników każdego głównego fundamentalnego konserwatywnego uniwersytetu ewangelickiego, seminarium, uniwersytetu i szkoły wyższej w Europie i Ameryce od 1500 roku oraz każdego greckiego, hebrajskiego, aramejskiego uczonego lub nauczyciela od 1611 roku. W rzeczywistości jest, jeśli wierzący Biblię ma to dzieło, czyli tą książeczkę Ruchmana, będzie miał zgromadzoną wiedzę Korneliusza Stama i Ethelberta Bullingera, Clarence'a Larkina, C.I. Scofielda, Ewinga Osborna, Tiltona i Petersa, Gabelaina, Pentecosta, Lindsaya, Kirbana, Rookwooda, Webera i Van Imp, plus prywatnie reformatorzy, głównie ewangeliści, Modi, Sundaj, Finney, Torrey, Wesley i wszystko, co każdy grecki i hebrajski i aramejski uczony kiedykolwiek odkrył, co było tak w ciągu ostatnich 200 lat. No więc to była książka z 94 roku, zabierała taką no, dosyć mocną, przechwalającą się tezę. W książce o nazwie Nieznana Biblia Ruchman twierdzi, że trzyma się 14 prawd biblijnych, które wszyscy inni nauczyciele Biblii przeoczyli. I na stronie na przykład 347 Ruchman skromnie twierdzi. Czy zdajesz sobie sprawę, że w tych dwóch ostatnich rozdziałach dowiedziałeś się 12 rzeczy, które były nieznane największym nauczycielom Biblii na świecie? Przez 2000 lat historii Kościoła nie byli nawet w stanie znaleźć fragmentu, który dotyczyłby tych rzeczy, o których mówiliśmy? Koniec cytatu. Niektóre z długo pomijanych prawd, w cudzysłowie prawd biblijnych Ruchmana obejmują następujące. Teraz proszę się trzymać mocno fotela, a jeśli nie siedzisz, to usiąść. Pierwsze. Aniołowie to 33-letni mężczyźni bez skrzydeł, a wszystkie kobiety w wieku Kościoła otrzymają 33-letnie męskie ciała w czasie pochwycenia. To jest jedna z tych tez Ruchmana. Po drugie, plan zbawienia dla świętych ucisku to wiara plus uczynki, a plan zbawienia w Nowym Przymierzu, w tysiącletnim królestwie, to same uczynki. Po trzecie, to są wszystko nieprawdziwe twierdzenia Ruchmana, które on chwali jako tylko te, które on uważa, że są z jego zdaniem, w jego opinii i zwolenników prawdziwe. Więc trzecia taka herezja albo osobliwe twierdzenie. Kiedy wierzący rodzi się na nowo, jego dusza zostaje dosłownie odcięta od wnętrza jego cielesnego ciała. Ruchman traktuje duchowe obrzezanie bardzo dosłownie w tym zakresie. No,
To jest trzecia teza. Czwarta teza. Demony to skrzydlate stworzenia o rozmiarach od muchy do orła. I cytat, który mówi o tym, wiem, że demony muszą być małe. Są dwa małe zwierzęta, które mają skrzydła. Jedno to mucha, a drugie to komar. Wiesz, czym one są? Są to piktury demony, czyli rzeczy, które mają skrzydła. I to demony i chrześcijanie, taka książka z 1976 roku. Piąta hipoteza Ruckmana. No właśnie, jest to bardzo szkodliwa teza. Związki seksualne stanowią małżeństwo w oczach Boga. To jest piąta hipoteza Ruckmana, którą bardzo popularyzują w Polsce liczni jego zwolennicy. Szósta hipoteza Ruckmana. Dusza jest niewidzialnym, cielesnym kształtem. Problemem jest słowo dusza, ale ponieważ nie ma ani jednego przed tysiącletniego takiego fundamentalisty, który wiedziałby, czym jest dusza, dusza w Biblii jest niewidzialnym kształtem ciała. To jest cytat z Ruckmana, to nie jest prawda. W Starym Testamencie dusza jest niemal synonimem ciała, ponieważ jest z nim związana aż do śmierci. Ruckman, problematyczne teksty, strona 145. Siódma hipoteza Ruckmana. I tutaj mamy podgórkę. Potop wspomniany w 2 Piotra 3 nie jest potopem Noego, ale tym, który rzekomo miał miejsce podczas sądu nad ziemią, kiedy szatan został wyrzucony z nieba. Ruckman przyznaje, że żaden inny nauczyciel Biblii nie wyznawał takiego poglądu. I któż mógłby pomieszać tak proste przesłanie? Odpowiedź: każdy główny, fundamentalny badacz i nauczyciel Biblii Stanów Zjednoczonych bez jednego wyjątku. Gdybyś zapytał Henry'ego Morrisa, do czego odnoszą się te wersety, odpowiedziałbyś, że do potopu Noego. Podobnie Harry Rimmer, Clarence Larkin, Vernon McGee, Swindle, MacArthur, Bob Jones III, Scofield i tak dalej. I to jest w książce Ruckmana Nieznana Biblia, strona 67. Ósma hipoteza Ruckmana. Bóg wyznaczył na tej ziemi 12 granic z 12 narodami, których przeznaczeniem jest opuszczenie tej ziemi, czyli transportowane przez aniołów Łukasza 16:12 i zaludnienie przestrzeni kosmicznej w nieskończoność i na zawsze, począwszy od 12 konstelacji, które są widoczne na ziemi raz na 12 miesięcy. Nieznana Biblia, strona 588. Dziewiąta hipoteza Ruckmana. W wieczności chrześcijanin znajduje się w Nowym Jeruzalem, jest w swoim domu mieszkalnym, który jest wykonany z przezroczystego złota, jak przezroczyste szkło, jest wzywany na wycieczki. Na te wycieczki zabierają go na Marsa, Jowisza, Wenus, Saturna, Urana i tym podobne, przenosząc pary do ogrodów, umieszczając je i mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Strona 592. Niektórzy rukmanici wezwali polemistów do obalenia doktryn Ruckmana, które tutaj zostały przytoczone, ale nie trzeba ich obalać, one same się obalają z tego prostego powodu, że nie mają biblijnego autorytetu. Podobnie jak rzymskokatolickie dogmaty o czyśćcu i w niebowzięciu Maryi same się obalają. Dlaczego mielibyśmy obalać nonsensy? Biblia nakazuje nam unikać głupich i nieuczonych pytań heretyków. I tak mówi 2 Tymoteusza 2, 23 i Tytusa 3, od 9 do 11. A nowoczesne pomysły doktrynalne Ruckmana z pewnością należą do tej kategorii. Kolejna kwestia to jest relacja Ruckmana i UFO. Według jednej z książek Petera Ruckmana, Czarny jest piękny,
z 1996 roku. UFO są prawdziwe, a jeśli w to wątpisz, jesteś niewierzący jak właśnie wielu innych niewierzących. Peter Ruckman wierzy, że niektóre średniowieczne plagi w Europie zostały spowodowane przez UFO. Że bombowiec B-52 został zestrzelony przez UFO. A kosmici wypatroszyli członków załogi, a członek załogi statku marynarki wojennej USA został przetransportowany w przyszłość. Uważa, że CIA wszczepiła nadajniki mózgowe dzieciom, starcom, czarnym i więźniom, jak to można w jego jednej książce przeczytać, i prowadzi podziemne ośrodki hodowli kosmitów. Także uważa, wierzy w Atlantydę i Trójkąt Bermudzki, zakrzywienia czasu, istoty z jednym okiem, kosmitów z pajęczymi stopami, w niebieskich kosmitów z niebieską krwią, czarnych kosmitów z zieloną krwią i szarych kosmitów z przezroczystą krwią. Wierzy, że Adam pierwotnie miał w żyłach wodę zamiast krwi. Wierzy, że rząd jest zaangażowany w okaleczanie zwierząt przez UFO. Także uczy, że czarne helikoptery przewożące oddziały ONZ krążą nad twoimi domami z misją zaatakowania i uwięzienia ludności. Uważa, że rząd federalny USA porywał ludzi i trzymał ich przy życiu w bursztynowym płynie. Uważa, że CIA lata w statkach kosmicznych opracowanych dzięki uzyskanej technologii, gdy rząd zawarł umowę z kosmitami, aby umożliwić im porywanie dzieci i wykorzystywanie ich narządów jako pożywienia oraz eksperymentowanie na obywatelach USA. Ruckman nie używa faktów, on ich nadużywa. Kiedy jego argumenty są uważnie badane, a bzdury, tyrady i nadużywana dokumentacja są odfiltrowywane, okazuje się, że często buduje on swoje argumenty na cienkim powietrzu, bajkach i półprawdach. Jeden przykład możemy tutaj wziąć na tapet. Stara boliwijska legenda opowiada o nieludzkiej rasie, która miała błoniaste stopy. Stare komiksy o kaczorze Daffin i kaczorze Donaldzie przedstawiają stworzenia z błoniastymi stopami. Dlatego, zgodnie z logiką Ruckmana, legenda musi być prawdziwa, a kaczor Donald musi być tajnym przedstawicielem kosmitów. Ruckman kończy swoje podsumowywanie dowodów tymi słowami. Jeśli 20-wieczny Amerykanin z wyższym wykształceniem nie wierzy w UFO i okupantów UFO, jest on chorym umysłowo. Powinien udać się do psychiatry. I to jest w książce Black is Beautiful, strona 343. Jeśli tak, to proszę umów mnie na spotkanie. I jedynym autorytetem każdego nawróconego dzięki łasce Jezusa Chrystusa jest Biblia. A najważniejsze jest to, że Biblia nie mówi nic o UFO. A zatem nie jest to coś, czym muszę się martwić, ponieważ Biblia jest w stanie uczynić mnie doskonałym, w pełni przygotowanym do wszystkich dobrych uczynków, jak mówi 2 Tymoteusza 3:16-17. Wersety, które Ruckman przytacza na poparcie UFO, są wyrwane z kontekstu i rażąco nadużywane, nie popierając nawet w najmniejszym stopniu takich bzdur, na przykład rodzaju 6 rozdział od 1 do 5, 2 Samuelową 5:24 albo 2 Królewską 2:11, Izajasza 14:29, Ezechiela 1:4 i Zachariasza 5 od 1 do 3. Ruckman uważa, że kosmici to demony, które przygotowują się do przejęcia kontroli podczas ucisku. I tutaj cytuję Objawienie 9:2-3, ale nie opisuje ono UFO i nie ma nic wspólnego z wydarzeniami w naszych czasach. Objawienie 9 opisuje demony, które są obecnie uwięzione, a nie pojawią się na ziemi.
Więc strzeż się ludzi, którzy twierdzą, że znaleźli w Biblii zupełnie nowe rzeczy, których nikt nie widział przez 2000 lat i gdy prosisz ich o wskazanie ich z Biblii, pokazują ci wyrwane z Biblii, nieistniejące w innych tłumaczeniach fragmenty. Biblia jest uniwersalna. Biblia jest uniwersalna, jeżeli w twoim tłumaczeniu w języku polskim coś sobie wypatrzysz dziwnego, to powinno być także do odczytania w wersji angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej. Dlatego, że no, albo jest to prawda, albo jest to błąd, takie lokalne zakrzywienie w języku polskim. Oczywiście najlepiej jakbyś sięgnął do greki, hebrajskiego i aramejskiego, żeby sobie przeczytać, jak to tam wygląda. Jak widzieliśmy, Peter Ruckman ma całe książki z takimi dziwnymi twierdzeniami. To jest złudzenie i arogancja, a pycha kroczy przed upadkiem. Pan Jezus Chrystus i apostołowie nie nauczali ludu Bożego, aby martwił się o UFO lub wściekał się na rząd. Uczyli nas szanować tych, którzy mają władzę i podporządkowywać się im, jak mówi Rzymian 13 rozdział od 1 do 7. 1 Piotra 2, 13 do 25. Prowadzić posłuszne, święte życie oraz poświęcić nasze życie głoszeniu Ewangelii aż po krańce ziemi, aż do powrotu Chrystusa, jak mówi Mateusza 28, 18, 20 i Dzieje Apostolskie 1, 8. Nie widzimy apostoła Pawła ganiącego Imperium Rzymskie i kpiącego z jego cesarza. Ktoś, kto przeczytał książkę Ruckmana, może powiedzieć: no, czy wierzysz, że Stany Zjednoczone są pobożnym krajem? Oczywiście, że nie wierzę. Czy wierzysz, że Stany Zjednoczone znajdują się pod kontrolą globalnych mocarstw? Oczywiście, że tak. Czy wierzysz, że istnieją międzynarodowe spiski? Oczywiście, że istnieją. Czy wierzysz, że media głównego nurtu podają prawdę? Oczywiście, że nie. Ale nic z tego nie składa się na niebiesko-krwistych kosmitów CIA prowadzących eksperymenty z klonowaniem obcych. Więc, drogi przyjacielu w Chrystusie, strzeż się kultowego elementu w niezależnym ruchu tutaj baptystycznym, takim jak Peter Ruckman czy też Andersonici. Peter Ruckman był w stanie prosperować, ponieważ jest tak wielu łatwowiernych ludzi, którzy reagują na sekciarskie wejście bombastycznych autopromotorów. Ci, którzy czczą Chrystusa bardziej niż człowieka i których jedynym autorytetem jest naprawdę Biblia, a ostatecznym nauczycielem jest zamieszkujący Duch Święty, jak mówi nam 1 list Jana 2,27, nie dadzą się zwieść nadętym zwodzicielom. Kolejna kwestia to jest zbawienie w Starym i Nowym Testamencie. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Kolejną wspaniałą lekcją płynącą z wykorzystania Starego Testamentu przez Nowy Testament jest to, że sposób zbawienia się nie zmienił. Chociaż autor Pisma Świętego jest tutaj równocześnie tym, który przedstawia nam to w 7 podstawowych dyspensacji, bo one są opisane w Biblii, to taka Biblia po angielsku istnieje, Biblia Scofielda, która to przedstawia dosyć tak precyzyjnie, to nie wierzymy, że istnieją różne sposoby zbawienia w ramach różnych dyspensacji. Nikt tego nie uczył ze Słowa Bożego, tylko z własnych fantazji. I Ruckman jest jednym z takich przykładów. Apostoł Paweł zacytował Księgę Rodzaju 15:6 i uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. W liście do Rzymian 4:3 i Galacjan 3:6, aby pokazać, że jesteśmy zbawieni w taki sam sposób jak Abraham przez zakonem. Apostoł Paweł zacytował Habakuka 2:4, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, w Rzymian 1:17 i Psalm 32:1-2. Błogosławiony, któremu odpuszczono występek, którego grzech jest zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie przypisuje nieprawości. W liście do Rzymian 4, 6, 8, aby pokazać to samo,
o tych, którzy byli w okresie dyspensacji prawa. Czyli widzimy, apostoł Paweł uczy, że zbawienie z łaski niezależnie od uczynków jest uniwersalne. Zarówno apostoł Paweł, Rzymian 10:13, jak i Piotr, Dzieje Apostolskie 2:21, cytowali Joela 2:32 i stanie się, że ktokolwiek wezwie imienia Pańskiego będzie wybawiony, który opisuje okres ucisku, aby pokazać, że ci, którzy w tamtym czasie się znajdą, będą zbawieni przez wiarę i to jest wiara w tego samego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział Tymoteuszowi, że pisma, które znał od dzieciństwa, były w stanie uczynić go mądrym ku zbawieniu przez wiarę Chrystusa Jezusa, a tymi pismami mógł być tylko Stary Testament, jak mówi nam 2 Tymoteusza 3:15. Ta sama chwalebna prawda jest nauczana w Rzymian 4:23-24 oraz w liście do Rzymian 10:11. Z księgi Izajasza 28:14 oraz w drugim liście do Koryntian 6:2 z księgi Izajasza 49:8, a także w liście do Galacjan 3:8 z księgi Rodzaju 12:3 oraz w liście do Galacjan 3:10 z księgi Powtórzonego Prawa 27:26 oraz w liście do Hebrajczyków 10:37-38 z księgi Izajasza 26:20 i księgi Habakuka 2:3-4. Wymóg składania ofiar w czasach Starego Testamentu miał na celu nauczanie ich dwóch wielkich prawd. Śmierć przez przelanie krwi jest konieczna do przebaczenia grzechu oraz nie pojawiła się jeszcze doskonała ofiara. Natomiast wymóg składania ofiar w czasach Nowego Testamentu, który będzie w Nowym Przymierzu, gdy 7 lat po pochwyceniu Kościoła się zacznie tysiącletnie królestwo, wtedy rozpocznie się nowe przymierze i wtedy będą składane ofiary i będzie miał wtedy na celu nauczanie, przypominanie, upamiętnianie tej prawdy, że śmierć przez przelanie krwi jest konieczna do przebaczenia grzechu oraz będzie to cieniem rzeczy przeszłych, czyli ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, naszego Pana, że już wcześniej pojawiła się doskonała ofiara, jaką był Chrystus Pan. Ci, którzy mieszkali w czasach Starego Testamentu, mieli szukać tego, którego pięta zostanie zaatakowana i który zmiażdży głowę węża, o czym czytamy w Rodzaju 3:15. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Fakt, że podstawa zbawienia jest taka sama zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, nie oznacza, że nie ma być różnic między sposobem zbawienia w Starym i Nowym Testamencie, jeśli chodzi o samą procedurę. Oznacza to po prostu, że zbawienie zawsze odbywało się z łaski przez wiarę i zawsze opierało się na przelanej krwi Jezusa Chrystusa, baranka zabitego, przewidzianego na to przed założeniem świata, jak mówi nam Objawienie 13:8. Apostoł Paweł używa przykładów ludzi przed prawem i pod prawem, aby zademonstrować, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, jak mówi nam list do Rzymian 4. List do Hebrajczyków 4 uczy nas, że zbawienie zostało dokonane od założenia świata, jak mówi werset 3, i zawsze było oferowane przez Boga. Różnice w sposobie zbawienia w Starym i Nowym Testamencie występują choćby w tym nazewnictwie. Abraham uwierzył Bogu, a my mamy uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. Święci Starego Testamentu byli zbawieni przez wiarę, ale w co wierzyli święci Starego Testamentu, to się różniło. Wierzyli w to, co Bóg im powiedział w danym czasie. W co wierzył Noe, uwierzył w to, co Bóg powiedział o potopie. W co wierzył Abraham, wierzył w Boże obietnice. W co wierzyła nierządnica Rahab, uwierzyła, że Bóg Izraela jest prawdziwym i żywym Bogiem, jak mówi nam Jozuego 2:9-13. Uwierzyli Bogu i zostało im to poczytane ku usprawiedliwieniu. Święci Starego Testamentu wierzyli w Boże objawienie, a ich wiara była uznawana za sprawiedliwość, a z Bożej perspektywy zawsze opierała się na przelanej krwi Jezusa Chrystusa, chociaż mogli tego
jasno nie formułować jako wypowiedzi czy opowiadanie innym o tym wspaniałym wydarzeniu. Prawdą jest również, że wielu świętych Starego Testamentu rozumiało bardzo wiele o Panu Jezusie Chrystusie. Łukasza, pierwszy rozdział 6:69-71 mówi, że Bóg mówił ludzkości o zbawieniu od początku świata. Dzieje apostolskie 3:21 mówią, że prorocy Boży mówili o zbawieniu, odkupieniu, stworzenia i ustanowieniu królestwa od początku świata. Abel był prorokiem i bez wątpienia rozumiał znaczenie krwawej ofiary, którą złożył, jak mówi nam Łukasza 11:50. Hiob, który pisał na długo przed ustanowieniem narodu żydowskiego, rozumiał, że zmartwychwstanie cielesne, że zmartwychwstanie, powstanie zmartwychwstanie cieleśnie i ujrzy swojego odkupiciela twarzą w twarz. Przecież jest to napisane w Księdze Hioba 19:25-27. Abraham cieszył się, że ujrzy dzień Chrystusa, jak mówi nam Pan Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Jana, 56 wersecie. I wiedział Abraham, że pewnego dnia Bóg sam złoży ofiarę, jak powiedział w rodzaju 22:8. Dawid przewidział zmartwychwstanie Chrystusa, o czym mówią nam Dzieje Apostolskie 2:29-31. Prorocy Izraela rozumieli wiele na temat nadchodzącego Mesjasza i jego dzieła, o czym wskazują nam psalmy 22, 69, Izajasza 53. Sens tego jest taki. Święci Starego Testamentu zostali zbawieni z łaski przez wiarę opartą na krwi Chrystusa. Nie zostali zbawieni przez uczynki lub przez uczynki wymieszaną z wiarą. Wierzę, że to samo dotyczy świętych wieku ucisku na 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza. Uczynią oni swoje szaty białymi dzięki wypraniu w krwi baranka, mówi nam to objawienie 7:14. Jedynej podstawie, dzięki której każdy grzesznik może stanąć przed świętym Bogiem, czyli krwi Jezusa Chrystusa. I bardzo ważne jest, żebyśmy tutaj mieli na uwadze to, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków grzesznika. Moim zdaniem to, co uczy Peter Ruckman i jego zwolennicy, stanowisko Petera Ruckmana jest sprzeczne ze wszystkim, co Nowy Testament pewnie mówi o zbawieniu. Pismo Święte musi być interpretowane w świetle kontekstu. Nie tylko bezpośredniego kontekstu, ale kontekstu całej Biblii i wszystkiego, czego Biblia naucza na temat konkretnej doktryny. Zaniedbanie tego jest tym samym błędem, który pozwala Adwentystom Dnia Siódmego twierdzić, że pewne wersety nauczają o uśpieniu duszy lub zielonoświątkowcom twierdzić, że pewne wersety nauczają, że narodzone na nowo dziecko Boże może utracić swoje zbawienie lub Kościołowi rzymskokatolickiemu znaleźć sukcesję apostolską, uzasadnienie kleru i rzeczywistą obecność w opłatku na podstawie Biblii. Jedną z nauk biblijnych, która nie pozwala mi zaakceptować faktu, że święci w czasie ucisku będą zbawieni przez połączenie wiary i uczynków lub krwi i wierności, jest doktryna, że łaska i uczynki wzajemnie się wykluczają. Rzymian 11:6. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie jest już łaską. A jeśli z uczynków, to już nie z łaski, bo inaczej uczynki nie są już uczynkami. Werset ten nie odnosi się jedynie do zbawienia w obecnym wieku. Odnosi się on do Starego Testamentu i wskazuje na przyszłość zbawienia Izraela. Taki jest kontekst. Jest to również kontekst listu do Rzymian, 4 rozdział, który wyraźnie naucza, że zbawienie jest z łaski bez uczynków. Fragment ten wskazuje na Stary Testament zarówno przed prawem, jak mówią wersety od 1-5, jak i w czasie prawa, wersety 6-8. Apostoł Paweł uczy nas, że starotestamentowy święty Abraham jest przykładem zbawienia dla wszystkich wieków, o czym mówi nam Rzymian 4 rozdział 9 werset do 25. Dlatego
to jest z wiary, aby było z łaski, aby obietnica była pewna wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, które jest z wiary. Abraham, który jest ojcem nas wszystkich. Rzymian 4, rozdział 16, werset. Nie rozumiem, jak można powiedzieć, że odnosi się to tylko do świętych w wieku kościelnym, łaski czasu Kościoła. Wyzywający tutaj nas Rukmanita czy jego zwolennicy po prostu może nie uznawać tego tylko na podstawie swojego oparcia o przesądy i zabobony. Apostoł Paweł w liście do Rzymian wyraźnie pokazuje, że dotyczy to każdej dyspensacji, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. I ważne jest, żeby dobierać właściwie wersety do tego, co dotyczy kwestii zbawienia. Nie wszystkie wersety, które zawierają słowo zbawienie, po prostu są tymi, które dotyczą zbawienia od piekła. Więc tutaj jest tak, że jeżeli ktoś mówi, że wierzy, że jeśli jakikolwiek święty w czasie ucisku przyjmie znamie bestii i straci swoje zbawienie, to jest to kompletny błąd. Nie widzę żadnego wersetu, który by o tym wyraźnie mówił, że tak się stanie. I żaden z wersetów objawienia o tym nie mówi. Wszystkie wersety nauczają, że wytrwałość i uczynki są konsekwencją odrodzonego życia wtedy, kiedy człowiek dopuści do działania łaskę w swoim życiu. Wiele wersetów używanych do tego, żeby straszyć ludzi, że można stracić zbawienie, w rzeczywistości naucza, że po prostu zazwyczaj wierzący, zbawiony z łaski Bożej, jest wytrwały w praktykowaniu dobra. Na przykład Hebrajczyków 3:14, 6, 9, 10, 38 do 39. Wersety są bardzo podobne w swojej doktrynie do siebie nawzajem. Jedynym powodem, dla którego mogę być pewien, że wersety te nie nauczają, że narodzone na nowo dziecko Boże mogłoby ewentualnie utracić swoje zbawienie, jest fakt, że mnóstwo prostych wersetów wszędzie naucza, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to zgodne z metodą interpretowania poszczególnych fragmentów Biblii w kontekście całej Biblii. Jeśli objawienie 14, rozdział 11-12 weźmiemy na nasz warsztat, to nie znajduje się tutaj zbawienia przez uczynki. Można doczytać się takiej doktryny w tym fragmencie, ale słowa same tego nie wymagają. Wersety te równie dobrze oznaczają, że przestrzeganie przykazań Bożych i cierpliwość świętych jest dowodem, konsekwencją prawdziwej świętości, prawdziwej wiary. Wiele fragmentów Biblii tak właśnie naucza, że jeżeli ktoś pozwala Duchowi Świętemu w swoim życiu działać, nie gasi go, to prędzej czy później Duch Święty doprowadzi do dojrzałości w wierze i aktywności w ogłoszeniu Słowa Bożego. Objawienie 20,4, czyli 20 rozdział, werset 4, nie mówi, że ci święci uzyskali swoje zbawienie w jakimkolwiek sensie poprzez nieoddawanie czci bestii. Faktem jest, że nie oddawali czci bestii, ale to nie to samo, co stwierdzenie, że takie działanie pomogło im w zbawieniu. Także objawienie 22:14-15. Fragment ten nie mówi, że wypełnianie przykazań jest sposobem, w jaki ci ludzie uzyskają prawo do życia. Oczywiście istnieje związek między wypełnianiem przykazań a udziałem w drzewie życia, ale niekoniecznie jest on bezpośredni. Może on być dowodowy.
co jest zgodne z apostolską doktryną zbawienia zawartą w liście do Rzymian. Mateusza 24:13. Werset ten używa słowa zbawienie, ale nie wierzę, że odnosi się to do zbawienia przez uczynki lub wytrwałość. Byłoby to sprzeczne z częstym i jasnym nauczaniem Biblii, że na ten temat zbawienia, jak już wspomniałem, zbawienie jest z łaski przez wiarę niezależnie od uczynków. Moim zdaniem wprowadziłoby to zamieszanie. Nie trzeba wierzyć, że werset ten naucza o zbawieniu przez wytrwałość. Wytrwałość może być równie dobrze konsekwencją zbawionego życia, w którym zbawiony dopuszcza Ducha Świętego mieszkającego w nim do pełnej aktywności. Jeśli gasi Ducha Świętego, wtedy tego nie będzie widać. Wiele innych wersetów tego uczy. Jana, 10 rozdział, 27 werset. 1 Koryntian 15:2. Kolosan 1 rozdział od 22 do 23 wersetu. Hebrajczyków 3:14, Hebrajczyków 6:9, Hebrajczyków 10:38-39. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 3 werset. Ponadto zbawienie w Biblii nie zawsze odnosi się do zbawienia wiecznego od piekła. Zobaczyć możesz to przecież bardzo łatwo. 1 Tymoteusza 2:15, 1 Tymoteusza 4:16, Hebrajczyków 5:7, Hebrajczyków 11:7, w Jakuba 5:15, w 1 Piotra 3:20, w 2 Piotra 2:5, w Judy 1:5 i tak dalej. Zbawienie, o którym mowa w Ewangelii Mateusza 24:13, odnosi się do uratowania życia jako zdobycz. Mówi o tym często Stary Testament, że kto dotrwa do końca wielkiego ucisku, to zachowa swoje fizyczne życie podczas ucisku. I Mateusza 25:31-46. Ponownie uważam, że narody są sądzone na podstawie tego, czy mają wiarę, czy nie, o czym świadczy ich stosunek do ludu Bożego Izraela. I chociaż mam poważne problemy z doktorem Ruckmanem w sensie uznawania jego służby, mam również poważne problemy z wieloma jego krytykami. Wielu z najbardziej zaciekłych wrogów Ruckmana stara się zdyskredytować ideę, że gdziekolwiek na świecie istnieje autorytatywna Biblia. Każdy przekład Biblii jest pomocny. Każdy przekład Słowa Bożego jest autorytetem w naszym życiu. I jeśli możesz, to ucz się hebrajskiego, greckiego, aramejskiego i czytaj w oryginale. Jeśli nie możesz, korzystaj z tłumaczeń w twoim języku. To jest Słowo Boże. I to nie jest żaden program taki, żeby teraz odrzucać Słowo Boże tylko dlatego, że jeden z jej tutaj użytkowników okazuje się kimś, kto do Słowa Bożego dodaje. Dodaje niebiblijne, zawiłe teorie. I tutaj, więc Słowo Boże mówi: przeklęty człowiek, który pokłada ufność człowieku, a ciało czyni swoim ramieniem. Błogosławiony mąż, który ufa Panu i w Panu pokłada nadzieję. Jeremiasza 17:5-7. Człowiek jest niedoskonały, nawet gdy jest najlepszy. Nasza ufność musi być w Jezusie Chrystusie i w Jego wiecznym Słowie. Niech nikt nie zachwieje naszego zaufania w Słowo Boże, w Biblię. Każda tutaj Biblia, którą mamy w języku polskim, wydana z takiego źródła neutralnego typu Biblia Warszawska, Biblia Gdańska, Biblia Uwspółcześniona, Biblia Gdańska, Trinitarna Biblia, Trinitarian Bible Society. To są przekłady, które spokojnie można czytać, uznając je za Słowo Boże i nie bać się ich, dlatego że one jednoznacznie przedstawiają myśli Boże. Więc jeśli nie jesteś jeszcze w 100% pewien, że jesteś zbawiony, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi Chrystusowi, uwierz Jezusowi Chrystusowi, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Niezależnie od twoich uczynków, gdyż zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Więc uwierz w Pana Jezusa,
i raduj się tym, że idziesz do nieba. Dziękuję za uwagę.